Dzień dobry kochani, słuchajcie, dzisiaj filmik odgruzuj się ze mną po chorobie. Byłam teraz chora i w ogóle wy się zastanawiacie, gdzie ja jestem. Jestem w mieszkaniu u rodziców Artura, dokładnie w pokoju u jego siostry Kosi. Dziękuję za użyczenie pokoju. Artur mnie tutaj przywiózł na 2 dni, bo miał też dużo rzeczy do załatwienia i nie mógł się po prostu mną zajmować, a było ciężko. I sobie tutaj tak wyzdrowiałam, a u nas też w domku były takie warunki, że lepiej chorować jednak tutaj. I już się czuję lepiej. Zrobiłam śniadanie, usmażyłam naleśniki. Ten filmik ze smażenia naleśników. Zrobiłam pomidory. Tak się nie mogę doczekać, aż to zjem, bo dosłownie przez ostatnie 2 dni jadłam kaszę jaglaną i tyle. Także bardzo tego potrzebuję i koniecznie pojadę w jakieś owoce. No i dzisiaj mamy też już do załatwienia takich parę spraw remontowych. Trochę się pozmieniało, jest już podłoga położona w łazienkach. Także zabierzemy Was na budowę. Mamy próbki mikrocementu, także pokażemy Wam, bo się też nie możemy zdecydować. I zaraz będzie Artur, zjemy sobie razem śniadanko i to tyle. I przyszła mi lokówka do włosów, także sobie zrobię dzisiaj kłaki. O, właśnie idzie Artur, także no. Beznadziejnie, bo nie wziąłem tej lokówki Ci. Zapomniałem. Czego? Lokówki odebrać. Dosłownie o tym mówiłam na vlogu. Że też zapomniałem? Nie, dosłownie mówiłam o tym na vlogu, że będę sobie zaraz włosy robić na vlogu. No wiem, to skończysz mi robić tutaj, ja pojadę Ci to. Co w tej łobuzie i pranie przywieźliśmy, bo u nas nie ma pralki teraz. Pomidory już są dosyć wodniste, myślałam, że Artur przyjdzie szybciej, ale trochę leżały. Ale no to pycha, ładna. Mama Artura ma tak dobry przepis na naleśniki. Ja zawsze robiłam po prostu woda gazowana, mąka, zwykła, jajka, roztopione masło. A tutaj jest na mące orkiszowej. No i nie pamiętam tam jeszcze na czym, ale jest to przepis z Thermomixa, jest przepyszny. Także jak ktoś ma Thermomixa, to polecam spróbować, bo jest przepyszny. Makijaż, ale aż się nie poznaję, bo tak dawno się nie malowałam. Chociaż tak jest delikatnie, bo nie mam prawie większości kosmetyków, ponieważ Artur miał mi je przywieźć, ale... Ale nie przywiózł wszystkich. Nie no, bo rzucasz kosmetyki po całym domu i skąd ja mam wiedzieć, która tubka to jest ta, której potrzebujesz, jak jest tego mnóstwo i wygląda wszystko dokładnie tak samo. Make-up jest done. Jeszcze mam takie blade usta, jednak pod tym make-upem nadal widać, że jestem taka niemrawa. Lubię bardzo to, jest chyba Clinique Black Honey. Ostatnio byłam na evencie Sephory i było stanowisko właśnie z nowymi rzeczami pielęgnacyjnymi z Rare. I pan nam pokazał taki kremik i on mega ładnie pachnie. Ma śliczne opakowanie. Patrzcie, jak się fajnie. I o tak o. I pan mówił, że to specjalnie ma taki kształt do masażu dłoni. Tylko nie wiem, czy to tak. No, może. Nawet fajne. Odpakujmy tą lokówę. To jest ta lokówka, którą pożyczałam od Eweliny Ross, jak byłam w Paryżu. I loki nią wychodziły faktycznie takie od fryzjera, takie falowane, a nie komunijne, więc mi się to bardzo podobało. Była fajna objętość i zobaczmy, czy to ta sama. Kosztowała około 260 zł. Jest to lokówka Fox Optima, 32 mm. Ja odkąd mam Dysona, chciałam totalnie zrezygnować z lokówki. Ja powiem Wam, że włosy mi się naprawdę fajnie poprawiły, ale jednak lokówka czasami i szybciej, i dłużej się, no jednak to jest efekt. Dysonem wychodzą dużo delikatniejsze, a tym się dłużej trzyma. Więc coś takiego warto też w domu mieć na jakieś okazje. Tego używam do takiej termoochrony po prostu. Dobra, nie mam żadnego sprayu do utrwalenia, ale to teraz rozwalimy. Też dobrze, niech one dzisiaj będą takie naturalne. Sery są takie jak z reklamy. Kurde, jakieś takie inaczej, co? No lokówką jest inaczej. Kurde, jak jakby były... Z reklamy.
No, zawsze tak jakoś, jak robiłaś na te nawet mniejsze lokówki, to tak jakiś włos odstawał trochę, że musiałaś tym sprayem, żeby przyklepać. No, fajne, fajne. No, na pewno. Chociaż... Nie, no gdzie Artur? Na pewno jeszcze jedno minimalnie jajko. Zaraz dorzucimy jeszcze jedno. Ładnie to wygląda, co? Podgrzewam już olej. Słuchajcie, robimy kurczaka po koreańsku. To jest taki przepis, że wszystkim będzie smakować. Wpiszcie sobie kurczak po koreańsku na kwestii smaku, albo po prostu w internecie wam wyskoczy na kwestii smaku i jest przepyszne. Jak to było? Mąka, jajko, mąka. Mąka, jajko, mąka. No. Mączka ziemniaczana, jajko, mąka. Teraz syrna się kończy. No, bo wiesz, mamo, to się dłuży. Nie chodzi nawet o to, że jesteśmy dłuży. Woda z trynką. No, że wiesz... Ściągnąłeś kapestkę, czy nie? No i co? Serio? Co tam jeszcze dodałaś? Nic. Serio? Pyszne, nie? Jak lemoniada. Kurde, mega... jakaś inna cytryna. Mega dobre cytryny. No bo przecież to jeszcze, nie wiem, z 10 minut zanim my to zrobimy, a to przecież ten olej to się będzie palił. No tak, jak chce się dokładnie to zrobić, to tyle to trwa. To woda nie dla choleryka. No, chyba, że właśnie tak się robi jak oliwia, no to tak się tak można. Ale jak ja robię, przepraszam cię bardzo? Na szybkości. Na szybkości jak to się no, mówi. Ale dokładnie. Około 17 zadzwonię. Wbijajcie na nasze Instagramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzieliście kiedyś takiego Transformersa z suszarki? Wow. Tak zwany stretch. Zobacz, głos afonera. Ja właśnie teraz jestem po chorobie, więc tego nie będę jadła. Ale będę jadła za to. A, nie ma tutaj tego, co będę jadła. Ale będę jadła pitę z kurczakiem i warzywa. Takim wiecie. W ziołach czy coś, bez panierki. Tak. Mama Artura zawsze robi sos z keczupu, majonezu i musztardy i miesza. Ja robię ze śmietany i soli po prostu, i ewentualnie trochę cytryny. Jadłam u siostry ze śmietaną, z jogurtem i z musztardą i z czosnkiem i z cytryną. O, ja trochę też czosnku dodaję. I dajcie mi jakieś tipy na wasze sosy do takich właśnie wrapów z kurczakiem i warzywami, bo może znajdę jakiś nowy ulubiony i oczywiście też wam polecę, bo będę na pewno testować. Ale to wygląda, no aż bym zjadła. No, wy też byście to zjadli pewnie. Jesteście głodni? No, ja zjem na przykład. To już możesz sobie tak, to już, tak? No widać, kto jest. Ale to jest tak dobre, no aż żałuję, że tego nie mogę. Żałuj. Tylko jeszcze tutaj można szczypiorkiem posypać, jeszcze bardziej jest takie kolorowe, ale to, no jeśli lubicie mięsko, to będzie to wszystkim smakować, prawda Kasia? Zdecydowanie. No dobra jest, no. Dobra na 10. Idziemy do naszych psiurów i idziemy z nimi na spacer, Ale jasno. I... Hejka. Nowicki zauważyłem, tak? W samochodzie. Najgorzej, ja tak ja akurat nagrywałam i tylko kamerę wziąłam do mnie, takie się spieszyłam. Dobrze, że znają, pozdrawiamy bardzo serdecznie. W ogóle założyłam, zapomniałam o kolczykach i założyłam kolczyki i jakoś mi było tak łyso i od razu czuję pełniej, lepiej. Ja w ogóle bez kolczyków to nie mogę. Jak bez ręki. Nie, naprawdę, kolczyki akurat trzeba przyznać, że ja gdybym miał mały łeb, dużo mi to daje, co nie? To jest przez małą głowę, Oliwia. No wiem. Ja na przykład też, ja mam bardzo dużą głowę. Nie, no to jest normalne, no przecież to dobrze, tak. Ja mam duży łeb. Przez mały łeb, jak mi powiedział. Ja mam duży łeb i mi by moim zdaniem kolczyki nie pasowały takie wiszące tu. No. Ewentualnie mógłbym mieć takie, wiesz... No wiem. Taki, wiesz, blink, blink, diamond jakiś. Dobra, muszę wyłączyć tą kamerę, bo jest tak gorąco, że muszę się rozbrać z tej kurtki. Jeszcze nie byłam od 3 dni na dworze i nie umiem wyczuć temperatur. Nie jestem alergikiem, ale współczuję wszystkim alergikom, bo prawie cała Artura rodzina jest i dzisiaj mama Artura przywiozła taki, wiecie, ogromny zapas chusteczek, taki ogromny i jak ktoś się z tym męczy, to współczuję. W sensie myślę, że na pewno mam coś alergię, ale nie wiem na co. I nigdy na tyle mi to nie przeszkadzało, ale jak widzę Kosię, siostry Artura, która po prostu co chwilę prycha, to współczuję. I zaraz się widzę z psami, z którymi się nie widziałam już od 2 dni,
bo byłam chora właśnie i nie było mnie w domu. Artur tutaj z nimi był i kurde, tak tęsknię, ale teraz nad nimi tak giga mocno pracujemy, żeby były spokojne. Loki to jest naprawdę... Dobrze go ułożyliśmy, plus był w przedszkolu od małego, więc dużo mu to dało, ale on jest dosyć roztrzepany. Także nad nim teraz najbardziej pracujemy i Artur mnie poprosił właśnie, żebym się nie ekscytowała, jak ich zobaczę, to jest dla mnie tak ciężkie. Tylko zostałam w samochodzie, bo w samochodzie oni nie są tak bardzo podekscytowani. Idą tu. Ojeju. Tyle ich nie widziałam. Takich kocham. Loki się podekscytował. W samochodzie oni nie są tak bardzo podekscytowani. Stęskniłam za wami. Niestety obezwładnił mnie Loki. No, widziałam jak na ciebie skop. Z Oliwią jest ciężko w takie behawioralne rzeczy, bo psy ogólnie nie można na nie reagować w taki sposób, jak Oliwia reaguje zawsze. Znaczy ja wiem, ja też się staram, ale ale Oliwia, muszę przyznać, że jest, ja wiem o tym sama, bo to ja zawsze mówiłam nawet w początku Arturowi, że tak nie można, tylko mi jest tak ciężko, bo jej tak kocham, ale no teraz jest ten rok, że nie, tylko to nie chodzi o to, że... Ale przecież teraz się staram, Artur, prawie nic nie zrobiłam poza uśmiechem i no powiedziałam, wow! Czy... Właśnie, no o to chodzi. Ale to co ja miałam głosu, w ogóle wiesz? Nie reagować na nich? No dokładnie tak. Podchodzić do nich w taki sposób, jakbyś chciała, żeby one podchodziły do innych psów. One wtedy o tak matko, się zachowują, nie? O matko. Ja jestem behawioralnym mistrzem, guru i zobaczysz zaraz, jak ładnie chodzą na spacerze, chociaż z tobą może być różnie. Bo jak byłem z nimi ostatnio tutaj dwa razy, to jak zachowaliśmy się jak prawdziwe stado, nie? Mni? Nie. No już sobie tu siedzimy, to jest taki nasz secret place w Warszawie, bo tutaj nigdy nie ma ludzi. Nie w Warszawie, poza Warszawą. Poza Warszawą, ale tutaj nigdy nie ma ludzi i pieski mogą sobie enjoyować wodą i słoneczkiem i jest super. Jest idealny dzień, tutaj zawsze jest mnóstwo komarów, tutaj wiecie, te trawy, co teraz są tutaj za nami, to wszystko jest zielone, zarośnięte dotąd, mnóstwo pokrzyw, wiecie. I ogólnie i tutaj się ciężko siedzi, jak nie ma się... Ale tak jest fajnie, ja tak, bardzo lubię tą miejscówę. Prawda. I teraz wam pokażę, jak tu jest. Jej, jak z jakiejś bajki. A wiecie, jest 20 stopni zaraz, nie? Aktualnie. Ja bardzo lubię to w Polsce, że takie są klimaty. Chociaż też no, w Kanadzie i w jakichś różnych fajnych miejscach też są jeszcze fajniejsze, ale... Nie, ale to jest taki dobry, bo mamy 4 pory roku, nie? Też. I teraz przyjdzie Tadzik ze swoim psem. I chłopaki się bardzo lubią, także będą sobie biegać zaraz, nie? Oj! Tak! Ale masz łapki umorusane. Ale umorusane łapy. Jest i Indie nasza! Hejka! Loki! Ma bursztynowe oczy, co? Ale masz piękne ocka. I klapnięte łóżko. No pokaż się, India. Jej, jak nie z reklamy jesteś. Przyjechaliśmy sprawdzić mikrocement, także zabieramy was ze sobą. Yeah, let's get it. Let's get the mikrocement. Ej, tutaj w ten okres letni, jest wiosenno-letni, jest tak pięknie i jest takie słońce, że to jest super. To jest super. Potwierdzamy, super. Cieszę się z tego mieszkanka. Jest banana. Na. I myślę, że to jest ostatni raz, kiedy widzicie łazienkę przedpremierowo, bo potem już będzie tylko na chmurze. Jest. Jest i mikrocement. Co ty tak tu... Lekkie łapy. Weź, stań tutaj, no. Ale to spokojnie. Wiecie. Dobrze, mamy. Wow, jakie ładnie oni to zrobili, co? No ładnie. My nie widzieliśmy, że można brać próbki oddzielne. Tylko cały próbnik. Tylko zamawialiśmy normalnie, żeby zrobić sobie próbkę sami w domu. To wiecie, 3 wiadra tego wszystkiego. Okej. Okej. Ten najładniejszy. Na górze samej. Widzicie? Idziemy teraz do kibla.
tak to mierzyć wszystko. No. Mamy wybrane dwa kolory. Do łazienki jednej i drugiej. I jedziemy. Jestem tak śmiała, że muszę się położyć w drzemę. A w ogóle położyłam sobie o 22, wstałam o 8. Jestem tak zmęczona, że to jest w ogóle jakiś shit. Jaki plan dalej, Oliwia? Co robisz? Ej, słuchajcie, serio, jakby dosłownie tak mnie zgięło, że ja nie widzę innej opcji niż pójść spać. To całe szczęście, że możesz, Oliwia. Całe szczęście, że mogę dzisiaj. A Artur, miałam w ogóle jechać z Arturem, ale chyba nie pojadę, jedzie robić numer do studia. No bo co to z, mogę powiedzieć, w sumie nie będę mówić. To jest numer, który Artur zrobił chyba z nim rok temu. Tak. I jest tak genialny. Znaczy, mi się on mega podoba. Ja po prostu no jest genialny. Jest cały czas skatowałam Artura, błagam tego wypuść, bo ja już muszę to po prostu słuchać cały czas, słuchać, też tak sobie słucham, ale wiecie, tak sobie ja na przykład Uberkiem, żeby to poleciało. Ja to, że po prostu to jest gościnka, tak? Że ja będę na gościńcy, napisaliśmy razem numer i będzie ten numer, mam nadzieję, jak najszybciej wydany, bo jest genialny, jest tak genialny, że jeden z najgenialniejszych numerów, jakie zrobiłem, no. Możesz położyć za mną na chwilę? Nie, nie, jak się, Oliwia, minuty, jak się położę, kochanie, jak ja się położę, to ja nie wstanę. Słuchajcie, nic nie nagrywałam, bo się zagadałam z mamą Artura, ale zjadłam bardzo dużo. Śliwki, pomarańcze, tortille z kurczakiem ponownie i podgrzewam właśnie naleśnika, bo Kosia mnie namówiła. I zaraz przyjdzie Artur mnie odebrać stąd, z tych luksusów i wracam na naszą pieczarę. I tyle. I posiedzimy sobie, pogramy pewnie chwilkę i pójdziemy spać, bo ja to ostatnio padam o 23:00. Przyjechał. Hello. Wasz ulubiony artysta. No, I don't care about the world. Nie, że chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest sobota, jutro jest niedziela, więc jutro już ten vlog wlatuje, ale jutro już nie będę nagrywać, a idziemy z Arturem na randkę jazzową. Bo nasz kolega się zakochał. Tak. I ma kobietę. I fajnie, i się cieszymy. Idziemy ją poznać. Idziemy ją poznać i mega ciekawi jesteśmy. Ale też po prostu idziemy na double date'a jazzowego, tak. I mega się jaramy. Najpierw idziemy do restoration jakiejś fajnej. A potem na double date'a, ale już tego nie zobaczycie niestety w tym vlogu, bo i w kolejnym też nie, no bo nie będę nagrywać jutro. Szczególnie tak na pierwszy raz widzimy tą dziewczynę. No, czaisz. Siemka, powiedz coś do vloga, proszę. Hej kochani, witam was w nowym dniu. Dzisiaj jest piękna niedziela, czyli też dzień, w którym ten film wlatuje. My właśnie jedziemy po zakupy i na śniadanko do Jeremiego i Marceliny, czyli brata Artura i jego dziewczyny. A później wracam montować film. No i wszystko jest tak na ostatnią chwilę. Chciałam jeszcze dodać, bo byłam właśnie chora. Wielkanoc, chciałam sobie odpuścić w końcu film, bo no dużo się działo i chciałam ten czas spędzić z rodziną, a teraz ta choroba i remont i wszystko i mnie po prostu to wszystko skotłowało się naraz, także nie miałam kiedy i to wszystko jest tak na ostatnią chwilę, no ale cóż, będzie, będzie. No. My już, słuchajcie, wracamy. Mnie tak ścięło, jak to zwykle w sumie ostatnio. Nie mogę tak mówić. My już, słuchajcie, wracamy do domu, do piesków naszych. Było bardzo fajnie i myślę, że na tym zakończymy, bo nie mam czasu, bo muszę montować filmik. A Lina mówi, że wyglądam jak chłopak Paris Hilton. No serio, wygląda dzisiaj jak po prostu jakiś taki 20s, wziął sobie moje okulary i ma tą grzyweczkę, śmieje się jak po prostu taki hollywoodzki jakiś. No dzisiaj wyglądasz jakoś tak, kurczę, inaczej, tak jak jakiś, nie wiem, nie mogę znaleźć dobrego słowa jak wyglądasz, ale... Ja wyglądam jak jakiś taki mega hot. Tak. No tak, bardzo inaczej, no. Więc tym miłym akcentem zakończymy. Możecie zostawić suba, będzie mi bardzo miło. I musicie napisać komentarz, musicie napisać ten komentarz. Napisz komentarz, przecież to nic się nie kosztuje, a nas... Co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale, co wam się podobało, co wam się nie podobało, jakich filmów nie chcecie, jakie chcecie, stawcie łapkę w górę i do... Komentarz. I do przyszłego tygodnia. Pa!